Kabe, najstarszy, 39-letni, który wygrał kwalifikację skacząc 99,5 metra. To jest nowy rekord skoczni normalnej w Libercu. Tutaj przypomnę, jeszcze wcześniej zawodów nie było. Będą na pewno skoki powyżej 100 metrów. I teraz Maciej Kot. Wielu Polaków blisko granicy te mistrzostwa. Gdyby dawniej, kiedy Adam Małysz był otoczony kordonem uwielbienia, te zawody się tu odbywały, pewnie dziesiątki tysięcy by zjechały, a tak mamy sporo różnych flag. Faworytami są przecież i Finowie, i Norwegowie, mimo wszystko Jakobsen, Austriacy prowadzący w tym sezonie, zdecydowanie bijący wszystkich aż 4. Bardzo zdolny chłopak. Trener Józef Jarząbek obu wypatrzył. No i więcej nam takich trenerów, którzy dostarczają zawodników do reprezentacji. Gładko, nisko, nad bólą leciał długo Łukasz. 91,5 metra, czyli tyle, ile drugi rezultat Lazarowicza. 93,5 ma na razie prowadzący Robert Hrgota. Noty 18, 17,5, a więc dobry będzie rezultat od sędziów, 54 punkty i jest w tej chwili na drugim miejscu, wyprzedza o 1,5 punktu trzeciego Lazarowicza. Brawo Łukasz, to był dobry skok testu Zakopane. Niedawno 10 miejsce w Pucharze Świata w Sapporo, wysokie miejsce w Pucharze Świata w Zakopanem. Stefan, bardzo ładny skok, brawo. To jest naprawdę dobry skok i widzieli Państwo reakcję Łukasza Kruczka, 94,5 metra. Teraz mogę spokojnie powiedzieć, że może nie tak jak w przypadku skoku Łukasza Rutkowskiego, że to daje kwalifikację, to do 30 daje niewątpliwie awans Stefanowi Huli. 94,5 metra to jest drugie miejsce. Wyprzedził Hrgotę, który miał 93,5, przegrywał 5,5 punktu z Łukaszem Chlawą, który skoczył najdalej. To stało się jego mocną stroną, czyli widać, ustabilizował się psychicznie, jest w niezłej formie, żeby trafił wczoraj dwa razy w złych warunkach, z tylnym wiatrem na treningu, radził sobie, chwalił go bardzo Apoloniusz Steiner i teraz zobaczymy, jak ten skok wyjdzie. Brawo Kamil, brawo! A więc skaczą naprawdę dobrze Kamil. Zobaczymy, czy musiałem. Nie. Teraz będę musiał przeprawić. 99,5 metra prowadzenie. Kamil Stoch. Piękny skok. 99,5 metra. Polak obejmuje prowadzenie. Jest w formie. Od pewnego czasu już deptał po piętach we wszystkich pucharach świata Adamowi Małyszowi. Był tuż w Zakopanem. 50 zrobił swoje, a to broniący tytułu, trzykrotny mistrz świata od 2001 roku, od Lahti, Adam Małysz. Adam Małysz w powietrzu. Czy będzie dobry skok? Koło 95 metrów. Na progu 96 metrów, na progu 85,2. Kamil Stoch był minimalnie szybszy, ale skoczył dalej 3,5 metra. Kamil Stoch prowadzi, Adam Małysz powinien być na czwartym miejscu. 96 metrów. Trochę może jest rozczarowany, że nie było tych 100 metrów. Wtedy jak... Tutaj jest ostatni i Stefan Hula. Pierwszy skok był świetny. 94,5 metra. No to od sędziów 54 punkty. No i ważne, bo tam kilku zawodników ma właśnie taką stratę jak Stefan Hula, a zatem trzeba było skoczyć troszkę dalej. Korniłow miał 93,5. Stefan 4 metry bliżej, 89,5 metra. Dalej skoczyli Koch 92, Hrgota 92. Noty też będą niższe niż przy pierwszym skoku. No i zobaczymy, które to będzie miejsce, ale chyba z tą trójką może przegrać. Tak,
7 punktów straty, jest czwarty w Sapporo. Rekord, knockout, 21,5 punktu przewagi. Dwa najdłuższe skoki, 102,99,5. I świetne podium. Małysz, najwięcej złotych medali. Później Aman i Morgi. No teraz Adam. Widać było, jak bardzo chciał, a jak się zbyt bardzo chce, to wtedy ten skok nie będzie płynny. 89,5 metra. To trzeba zrobić swobodnie, jakby od niechcenia. To, co w tej chwili robi Harry Oli, ale żeby tak skakać, trzeba wszystko robić automatycznie. Pod świadomości, tak jak robił to w 2001 roku, trzecim, siódmym. To jest przykra niespodzianka, ale dla nas wielka niespodzianka pierwszej kolejki. Kamil Stoch, 99,5 metra. Dobrze tu skakał cały czas. Łukasz Kruczek czeka jeszcze, no i zobaczymy. Ruszył Kamil Stoch. Jest najwyżej, jest w tej chwili naszą nadzieją na wysoką lokatę. Kamil w powietrzu, brawo! Ależ dwa skoki sobie dzisiaj zafundował i nam ku wielkiej radości. 100,5 metra! 100,5 metra, a zatem Stoch obejmie prowadzenie. 100,5 metra. Tak dokładnie. Dzisiaj równiuteńko, jak po sznurku obydwa skoki. Ale już tak było na treningu od pewnego czasu. Widać, że przygotował świetną formę. Zadowolony Łukasz Kruczek. Kamil prowadzi dwa punkty przewagi nad Szwajcarem Kütelem. Dalej są Kołdelka, Wasiliew, Kraniec, Barda, Lokabe, Urman, Hilde, Noimek, Murańka. Może niech rosną ci następni, niech marzą o tym, żeby doskoczyć do Adama Małysza, żeby naśladować go, nie być drugim Małyszem, bo się nie da. Adam był jeden, jest jeden jeszcze ciągle, bo skacze, ale inni muszą marzyć, muszą chcieć. Coś trzeba w życiu pragnąć, jeżeli się chce osiągnąć. Dzisiaj Kamil Stoch jest czwarty. Harry Oli, największy przegrany dzisiejszego dnia, na miejscu 13, na miejscu 17 Jakobsen. Co za upadek, z pierwszego, z trzeciego miejsca spadli tak boleśnie, tak daleko. To było rzeczywiście dla nich niesamowite. Dziś, proszę Państwa, narodziła się wielka gwiazda, Justyna Kowalczyk, mistrzyni.